OSHA. You should be trained. Would you ever consider? Dobrze, widzowie, tak jak wam obiecałem, dzisiejszy odcinek poświęcamy Mrocznemu Lordowi Darthowi Plagueisowi oraz Chimerowi. Widzowie, chcę pierwszy rozwinąć myśl z poprzedniego odcinka. Plagueis pojawił się w finalnym odcinku Akolity i wystarczy czasami, jak to bawiał się gość z Gana Wściekłych Wąsów, wystarczy mrugnąć, aby go nie zauważyć. Więc tutaj akurat trzeba powiedzieć, że kwestia tego, że Plagueis pojawił się tak zdawkowo, pozwala nam sądzić, że sam drugi sezon jest niemalże pewny. Ale pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło i zaraz po tym, jak pokazał się Plagueis, to było to, czy Chimer wie o jego istnieniu. Dzisiejszy odcinek nie będzie podzielony na te rozdziały, które były w teoriach o tym, jaki jest plan Plagueisa, tylko jednym wielkim ciągiem powiemy sobie o tym, co się wydarzyło jakby w ciągu tamtych odcinków od tego, od odcinka bodajże to było pierwszym, który był całością jakby tego, kwestię Chimera tylko omawiamy. Przez odcinek bodajże albo czwarty, albo piąty, przez walkę z Chimerem w szóstym odcinku, siódmy sobie pominiemy i ósmy, gdzie pojawił się Plagueis, to powiemy sobie, dlaczego według mnie Chimer jednak jest akolitą. Jest tym człowiekiem, z którego perspektywy oglądamy te wydarzenia. Zaczniemy sobie od tego, co według mnie przekonuje mnie do tego, że Chimer jest uczniem Plagueisa. Dlatego, że widzowie, Darth Plagueis, jak mówimy tutaj, to trzeba powiedzieć o tym, co napisano z tyłu książki o tym samym tytule, czyli Darth Plagueis. Darth Plagueis był najpotężniejszym lordem Sithów, jaki kiedykolwiek żył, lecz był jedynym, który tak naprawdę nigdy nie umarł. Widzowie, Plagueis był tak potężny, że nawet w tym momencie, gdy się pojawia w serialu, oczywiście nie wiemy, ile wtedy ma lat, ale tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli zakładamy, że wiek z książki pokrywa się mniej więcej z tym, co jest w serialu The Acolyte, Plagueis może mieć w tym momencie około 50. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Plagueis nienaturalnie wydłużał swoje życie. I co to dla nas mówi? To, że Chimer był jednym z wielu uczniów Plagueisa. Tak jak Tenebrose miał dwóch uczniów, tak Plagueis też mógł mieć poza Sidiousem kogoś jeszcze. Powiem wam, że na podstawie tego, co Plagueis zrobił, czyli właściwie tylko tyle, że się wychylił, popatrzył przez chwilę, po czym się schował ponownie w ciemność, to nie pozwala nam mówić tego, czy co Plagueis sobie myślał, czy uważa, że zdradzi Chimer go, czy nie. Tak na dobrą sprawę, według mnie, Chimer jest typowym akolitą Sithów, żądnym wiedzy i potęgi. Ale czemu według mnie Chimer w ogóle jest Sithem? Kiedy powiedziano w wielu tych recenzjach różnych odcinków tego serialu, że Chimer może być rycerzem Ren. Otóż wiecie, rycerze Ren, bo jak należy powiedzieć, jak sam powiedział Luke Skywalker, korzystają z wiedzy na temat ciemnej strony jak z młotka. Czyli tak naprawdę są podstawowi. Chociaż tutaj należy przypomnieć, co powiedział też Darth Vader, że rycerze Ren bardzo nisko upadli jak na legendę, jaką byli owiani. Ale dlaczego według mnie Chimer mógłby być tym Sithem? To jest fakt, że za dużo wie o samych Sithach.
Owszem, rycerze Ren wiedzieli dużo na temat Sithów, ale sami rycerze Ren raczej nigdy nie wybiegali aż tak daleko. Jakby Kaimir przez pierwszy odcinek, przez drugi odcinek cytował dużo mantrę Sithów, co pozwalało nam sądzić, że to on jest tym zamaskowanym wojownikiem. Przez wiele tygodni jakby można było się kłócić z faktem, że czy jest on Sithem. Ale wygląda na to, że po pojawieniu się Plagueisa nie ma w to najmniejszych wątpliwości. Co nam mówi jeszcze o tym, jak jak potężny jest Kaimir i czy jest on uczniem Plagueisa? Otóż wydaje mi się, że tak, z powodu jeszcze na styl walki Kaimira. Pamiętacie, jak w tym, jak w szóstym odcinku Kaimir praktycznie sam tego, przepraszam, w szóstym? Nie, nie w szóstym, w piątym odcinku praktycznie samodzielnie rozgromił wszystkich Jedi, bo widzieliśmy, jak szybko się przemieszczał, jak potrafił być szybki. A widzicie, tutaj należy oprzeć się na dziele z legend, czyli o książce właśnie Darth Plagueis, gdzie mogliśmy przeczytać, że Plagueis potrafił być tak szybki, że praktycznie dla niektórych był przemykającą w oddali błyskawicą. Więc w tym wypadku można powiedzieć, że prędkość ataków Kaimira oraz ich agresywność pasuje do tego, jak byłby szkolony przez użytkownika tak potężnego jak właśnie Plagueis. I to pozwala nam przypuszczać, że Plagueis, jeśli nawet nie jest jego mistrzem, w co wątpię, że nie jest jego mistrzem, to przynajmniej walczył z nim na miecze świetne. I chociaż Kaimir mógłby w tym wypadku nie wiedzieć, skąd Plagueis zna techniki Sithów, to i tak został wyszkolony przez właśnie Plagueisa jako upadły Jedi. Czy Kaimir jest upadłym Jedi? Oczywiście, że jest. Sama mistrzyni jego powiedziała nam wprost, że jednak żyjesz, co pozwala nam sądzić, że ona wie, że to jest upadły Jedi. Ale czy jest on Sithem? W sumie zawsze pozostanie jedna taka niewiadoma, że Kaimir mógłby być tylko sługą sługą Plagueisa, ale w to wątpię. Myślę, że jest on jego mistrzem, ponieważ po pierwsze, nigdzie nie widzieliśmy Tenebrousa, więc wydaje mi się, że Plagueis w tych okolicznościach serialu, który dzieje się 100 lat przed wydarzeniami z sagi Skywalkerów, to wydaje mi się, że Tenebrous już nie żyje. Mało tego. Dziękuję kanałowi Wściekłe Wąsy za tę słuszną uwagę, że prawdopodobnie jest to właśnie planeta, na której zginął Darth Tenebrous. Więc moja teoria o tym, że Plagueis jest na tej planecie, bo to tutaj zabił Tenebrousa, tym bardziej się wzmaga, że to jest taka właściwa, nie? Niestety będzie trzeba ją połączyć z tym, że według mnie Plagueis będzie chciał, aby Osha destabilizowała zakon Jedi. Czemu? Ponieważ wedle tego możemy przywołać przykład z Wojen Klonów. Czemu? Ponieważ Asajj Ventress była akolitką ciemnej strony. Była takim narzędziem w rękach Dooku, który był lordem Sithów. Czyli był mrocznym lordem. I uczniem Palpatina, który był Darthem Sidiousem, nie? W tym wypadku mistrzem. A Dooku był uczniem. I sam posiadał uczennicę, która była tylko jego akolitką. Plagueis może wziąć zastrzeżenie, że Osha ma pełnić rolę tylko takiej maszyny do zabijania, czyli asasyna Sithów, który będzie służył Kaimirowi. Oczywiście znając historię tak Plagueisa, jak i Sidiousa, wiemy wszyscy dobrze, czym to się skończy. To się skończy tym, że Osha prawdopodobnie poniesie śmierć i Kaimir również. Ponieważ nie sądzę, aby Plagueis wyjawił mu wszystkie sekrety. Przez co Kaimir tak naprawdę poniesie porażkę, bo trzeba powiedzieć wprost, że Kaimir, choć sobie nie zdaje z tego sprawy, to na pierwszym
na pierwszym odcinku wyjawił nam tak naprawdę największą swoją wadę. Widzicie, Kalmir w pierwszym odcinku powiedział, że Jedi żyją marzeniami, marzeniami o lepszym jutrze, ale czy Kalmir tak naprawdę nie żyje marzeniami, że razem ze swoją akolitką, czyli wtedy jeszcze z Mei, a teraz z Oshą, będą mogli zabić Dartha Plagueisa i tak naprawdę władać razem galaktyką, czy będzie chciał on po prostu robić swoją wersję galaktyki? Według mnie Kaimir jest postacią o tyle tragiczną, że on również żyje marzeniami. Marzeniami o pokonaniu Plagueisa i przejęciu jego roli jako mistrza. Więc to jest problem i błędne koło, w które wpada Kaimir. Więc to, co nam na pewno mówi, że jest on jednak póki co przynajmniej padawanem Plagueisa, mrocznym lordem, który jest jego uczniem, to jest przede wszystkim to, że widać bardzo styl walki, który przeczytaliśmy w książce Dark Plagueis o samym stylu walki Plagueisa. Wiele mądrości, które Plagueis mówił, jest poruszane na temat Oshy, na temat Mei, na temat właśnie przez samego Kaimira. I potem, po trzecie, zmyślność, planowanie, bardzo dużo intryg, które Kaimir przeprowadzał w stosunku do Jedi. Plagueis mógł przymknąć na to oko, a nawet możliwe, że sam to zlecić, żeby zdestabilizować lekko zakon Jedi już, żeby wprowadzać pierwsze takie ogniwa wielkiego planu Sithów. I tak na dobrą sprawę Plagueis mógł tego tak naprawdę chcieć, a nawet jeśli tego nie chciał, to tak naprawdę jest mu to bardzo na rękę. Więc Kaimir ma już przebiegłość godną Mrocznego Lorda. Ma styl walki Plagueisa oraz właśnie wiele mądrości, które Plagueis przekazywał też Sidiousowi później. Nasuwa się nam stwierdzenie więc, że Kaimir na pewno jest mrocznym lordem Sithów, ale biorąc pod uwagę, że i zawsze musi być ich dwóch, nie więcej, nie mniej, a sama akcja serialu dzieje się podczas już reguły dwóch Dartha Bane'a, to możemy założyć, że Plagueis sam w siebie widzi potencjał w Oshy, ale tak naprawdę nie widzi jej jako przyszłego ucznia, tylko po prostu widzi ją jako narzędzie do tego, aby odnieść sukces i zrealizować swoje plany. Przez co wiele aspektów, które widzieliśmy w książce Darth Plagueis, właśnie o tytułowym Sithie, możemy powiedzieć, że w serialu widzimy to, co cytuje nam sam Kaimir, albo co nam przez czwarty, piąty odcinek, to w siódmym, jak Osze kusi na ciemną stronę. Wiele jest takich aspektów, które zazębiają się ze stylem działania właśnie Dartha Plagueisa. To pozwala nam wszystkim powiedzieć jasno, że Plagueis maczał palce w upadku Kaimira. I tutaj bardzo ciekawy wątek poruszył z gościu ze Wściekłych Wąsów. Nie zauważyłem tego, ale teraz przyznaję, że może mieć to racja. Co jeżeli widzowie on tak naprawdę wpływał na Kaimira jeszcze jak był Jedi? Mógł on skusić go do buntu przeciwko własnej mistrzyni? I przez co jego mistrzyni mu zafundowała te blizny, które widzimy w siódmym odcinku. Siódmym? Nie, w szóstym. Przepraszam was widzowie, bo czasami nie patrzyłem na numerację, tylko po prostu oglądałem dalej, nie? Tamten odcinek czwarty i piąty traktowałem jako całość, więc po prostu się pomieszałem. Ale no, co jeżeli Plagueis wpływał na Kaimira jeszcze jak był Jedi? I po prostu upadek Kaimira to był typowy taki przysłowiowy upadek jako Jedi i przejście na ciemną stronę do Lorda Sithów. Być może potem Sidious, kusząc Bena Solo za pośrednictwem Snowka, inspirował się właśnie upadkiem Kaimira, do którego doprowadził Darth Plagueis. Nie wierzę, by Sidious miał o tym nie wiedzieć.
gdyby ten. Jeśli Kaimir jest naprawdę uczniem Plagueisa, to że Plagueis nie miałby w zwyczaju opowiedzieć swojemu uczniowi o tym, czego miałby się przestrzegać, aby nie zawieść go tak, jak zawiódł go Kaimir. Być może w przyszłych sezonach The Acolyte dowiemy się o tym, jak Plagueis postrzega Oshę, bo fakt, że się pojawił, że patrzył na to, co robią, mówi nam jasno o tym, że Plagueis coś zaczyna podejrzewać. I wydaje mi się, że w drugim sezonie The Acolyte albo Osha zginie, bo stanie się dla niego zbyt niebezpieczna i on to wyczuje, albo Kaimir zginie i zastąpiony zostanie on przez Oshę, albo stanie się coś jeszcze innego. Wiemy na pewno, że mistrzyni Jedi Vernestra, chyba Vernestra to była, to że ona wyczuła Kaimira w mocy i wie, że on żyje. W koniec serialu postrzegamy tak, że Kaimir owszem patrzy w zachodzące słońce, co jest też według mnie dosyć symboliczne, bo symbolizuje właśnie upadek w mrok właśnie Oshy i to, że właśnie, bo zwróćcie uwagę, że wschodzące słońce zawsze mówiło o wschodzie Jedi. A tymczasem zachodzące słońce tutaj w przypadku Oshy pokazuje jej upadek w ciemność. Więc myślę, że jeszcze Plagueis będzie miał coś do powiedzenia. Ale czy według mnie Plagueis mógł wpłynąć na upadek Kaimira? Oczywiście, że tak, biorąc pod uwagę, jak dobrze był on wyszkolony we władaniu mieczem świetnym, jak i zdolnościach mocy. Trzeba pamiętać o tym, co się wydarzyło pod koniec tego czwartego odcinka bodajże, i gdzie Kaimir praktycznie bez żadnego problemu wypchnął Oshę po prostu z planszy za pośrednictwem ruchu dłoni, po czym wylecieli wszyscy Jedi, kiedy pchnął ich po prostu mocą. Uderzenie było tak potężne, że każdy z nich poleciał w innym kierunku. No i trzeba pamiętać, co jeden z bohaterów powiedział. Jego ruchy są chaotyczne. To tak, jakby wlazł ci do głowy. Być może w głowie Kaimira wcześniej był właśnie Plagueis, który był potężny w mocy tak bardzo, że na dobrą sprawę doprowadził do upadku jego w mrok. I tym samym ta technika teraz u Kaimira pozwalała mu czytać ruchy Jedi oraz przewidzieć, co zrobi Mei. Owszem. Tutaj trzeba powiedzieć, że Kaimir dał się podejść jak dziecko w tamtym epizodzie, po czym następnym rzucił, że chciała zdradzić swojego mistrza, nie? Ale tutaj trzeba powiedzieć jasno, że Kaimir, myślę, spodziewał się tego, że Mei go zdradzi i w pułapkę wpadł tylko po to, aby się dowiedzieć, czy ma rację, nie? Bo on chwilę później po prostu pojawił się już jako Sith, nie? Więc wydaje mi się, że po prostu Kaimir po prostu kombinował na dziesiątą stronę. Dokładnie tak, jak zalecił mu Plagueis. Dzięki temu wydaje mi się, że Plagueis mógł mu po prostu zlecić, żeby zweryfikować, czy Mei jest naprawdę oddana ciemnej stronie. Nie tyle, lecz czy jest godna szkolenia z dokładnymi technikami mocy związanymi z Sithami, bo tak samo Sidious nie mógł szkolić Maula, bo pozwolił, bo Plagueis pozwolił mu wtedy na szkolenie Maula z zastrzeżeniem, że nie będzie go uczył zaawansowanych technik Sithów. Tak myślę, że Kaimir otrzymał pozwolenie na szkolenie tak Mei, jak i teraz Oshy, przez samego Plagueisa. Dlaczego? Dlatego, ale z zastrzeżeniem, że nie będzie ich uczył pełnego potencjału ciemnej strony. Czemu? Ponieważ wedle zasady dwóch, Sithów może być tylko dwóch. Jest Plagueis, więc jest też Kaimir. Jeżeli przyjmiemy, że to nie, że to jest jego uczeń, to niestety Oshę czeka porażka. Albo zdrada przez swojego mistrza, czyli przez Kaimira, albo co gorsza, śmierć z ręki Plagueisa. Ale jest jedna możliwość, w którym Osha
wypada dla nas promiennie w pewnym sensie, ponieważ wystarczyłoby, że Plagueis zabiłby Chimera, uznałby go za niegodnego, a potem musi znaleźć nowego ucznia i zastąpić Chimera. W takim wypadku można powiedzieć wprost, że Osha będzie pierwszym dobrym wyborem dla niego, ponieważ wściekłość Oshy, która wynikałaby do Plagueisa, że zabiłby jej mistrza, sprawiłaby, że Osha byłaby bardzo podatna na pokusy ciemnej strony i ewentualnie przekierowałaby swój gniew na Jedi, nie? Tak naprawdę Chimer byłby tak potężny, żeby zabić Vernestrę? Myślę, że nie. Myślę, że prędzej to Vernestra zabije jego. Bo kto bardziej cię zna niż twój własny mistrz? Więc wydaje mi się, że tak walka tego naszego Sitha z Plagueisem, jak i walka z Vernestrą będzie dla niego tragiczna w skutkach. I według mnie Plagueis nie przekazał mu całej wiedzy i to nawet trzyma się kupy wtedy, bo wtedy powiedzmy, że ten błąd, który Plagueis popełnił, nie popełnił go od razu. A jak powiedział jeden właśnie w tym samym odcinku Wściekłych Wąsów, to od czegoś trzeba zacząć. I Plagueis ewidentnie zaczyna dopiero ze swoimi eksperymentami. A same bliźniaczki wydają się być z tym bardzo powiązane i być bardzo do tego potrzebne. Ogólnie przedstawiłem wam kolejną teorię w tle całego wyjaśnienia, dlaczego według mnie Chimer jest uczniem Dartha Plagueisa. Za dużo ogarnia, za bardzo jest zaangażowany w te wszystkie techniki Sithów, za dobrze walczy mieczem jak na kogoś, kto nie miałby w ten sposób szkolenia od właśnie Dartha Plagueisa. Bo trzeba pamiętać, że jeśli czytamy książkę Darth Plagueis, to wiemy dobrze, w jakim stylu walki był ten Moon, nie? Jak on działał i jak bardzo szybko potrafił się przemieszczać. No i to, że planował wiele ruchów do przodu, jak na prawdziwego Sitha przystało. Więc według mnie tak Chimer jest Sithem i tak Chimer jest uczniem Dartha Plagueisa. Jedyny wariant to byłoby, gdyby on był rycerzem Ren, którego szkoliłby właśnie Plagueis. I powiedzmy zdradzony przez niego, przez Velnestrę, to po prostu ruszyłby w jeszcze inną stronę. No i cóż, cieszę się, że dotrwaliście do końca tej teorii. Ta teoria została rozszerzona z odcinkiem razem, bo przyszła mi do głowy, kiedy tworzyłem ten odcinek. I tak naprawdę postanowiłem wam ją przedstawić jako jedną z najbardziej prawdopodobnych. Jakby ta teoria ma wiele rozwidleń, ale dzięki temu jestem w stanie wam pokazać całość. Także myślę, że dzięki temu ładnie zamknęliśmy cały temat. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Clio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się, hej hej, papatki.